Siemanko, siemanko, jestem Wertes, witajcie w kolejnym odcinku z gry Valheim. Dokładnie tak, jeśli lubicie tę serię, oglądać u mnie na kanale, zostawcie koniecznie już teraz łapeczkę w górę, dzięki wielkie za to. Grę oczywiście możecie kupić na g2.com, link jest w opisie. A my zaczynamy, słuchajcie, troszeczkę tutaj, jak widzicie, trochę drzewek zniknęło nam z widoczku, gdyż ostatnio, jak pamiętacie, zaczynałem budować domek. Zatrzymałem odcinek, gdy już tam prawie pół godziny mieliśmy zrobione i stwierdziłem, że już sobie wszystko dokończę tutaj poza odcinkiem. Pozbieram drewno, dokończę ten domek, żeby tutaj było już git i żeby nie kmić. Także słuchajcie, lecimy tutaj kamerką w lewika. Tutaj drabinkę usunąłem z tej sypialni. Lecimy dalej, tutaj domek się nie zmienił, który tutaj wcześniej był. I mamy nasz dom! Tak ono to tutaj wygląda końcowo, jak tutaj aktualnie zrobiłem. Także słuchajcie, wchodzimy do domu, już wam pokazuję, co tutaj się dzieje. Są oczywiście też schodki przed wejściem, tylko muszę zobaczyć. O, deszcz padał, także troszkę schodki zalało, to od razu naprawię. No i dobra, wbijamy się do środka, zamykamy drzwi. Jest crafting, teraz został tutaj przeniesiony, od razu mogę wszystko sobie ponaprawiać. Tutaj ulepszonka do craftingu są, także trzeci poziom jak najbardziej craftingu w tym momencie tutaj mamy. Jest ognisko, słuchajcie, niestety nie dało się postawić na dechach, także tutaj zrobiłem dziurę, postawiłem ognisko, ale żeby nie było tak mega pięknie, mega fajnie, muszę przeskoczyć nad tematami, to musiałem troszeczkę podnieść teren. Do tego potrzebowałem motyki, bo motyką możemy wyrównać teren, jak i podnieść teren, co właśnie zrobiłem. No i też skopać. Także tutaj zrobiłem taką rzecz, żeby ognisko było właśnie w domku, żeby było ciepło. Mega sprawa. No i kuźnia, słuchajcie, właśnie robiłem tutaj specjalnie więcej miejsca, żeby kuźnię postawić, także jest tutaj już z nami kuźnia i tu możemy rzeczy fajniejsze robić. Już nawet udało mi się pierwszy brąz stworzyć, dzięki czemu tutaj troszeczkę craftingów odblokowaliśmy. I właśnie tutaj, co będę potrzebował? Ćwiekowaną zbroję będę musiał zrobić. Nagolennicę z brązu będę musiał zrobić. Słuchajcie, lecimy dalej. Co my tutaj mamy? Grabie tutaj swoją drogą zrobimy. Hełm z brązu będzie musiał tutaj z nami być. Oraz też stwierdziłem, że brązowy miecz będzie naprawdę tutaj kozak. A na co jeszcze tutaj wystarczy, to oczywiście zrobimy. Także zobaczcie, ognicho też tutaj zabezpieczyłem, żeby dym nie wlatywał do środka, bo jak wleci dym do środka, to zasadzenie wbija i się można udusić. Dlatego leci sobie taki kominek do góry, a na górze jest sypialnia, mogę się tutaj przespać, mam tutaj dosyć jasno, oczywiście okienka są tutaj, można pooglądać wszystko, co się dzieje za oknem, także bajerancko. Wstępnie tutaj robiłem właśnie te okna, jak pamiętacie, ale jak tam dach leci, to bez sensu, to robiłem te okna. Tutaj także wszystko widać. Drabinka musiała być w tym miejscu. Kminiłem, żeby tutaj była, że wiecie, wchodzi się do domku po lewo i na górę, ale tam dach był i no niestety nie dało się wejść, także drabinka jest w tym oto miejscu. Myślałem, że tutaj coś pod tym zrobię, ale póki co nic nie będę robił. Tak to wygląda. No i słuchajcie, jak wygląda komin. No tutaj drabinę sobie usunąłem, nie da się zbytnio wskoczyć, ale tędy polecimy i komin wygląda tak. Tak wygląda komin, jak widzicie, działa, tam leci dym, wylatuje do góry i właśnie w domku mamy tak elegancko, także ogarnąłem. No i słuchajcie, jeszcze stwierdziłem, że coś zrobię, bo jak chciałem nagrywać ten odcinek tam parę godzin temu, to wyszło coś takiego, że kurde, znowu będzie odcinek, że będę musiał iść kopać i w sumie na tym mi cały czas zleci, na kopaniu miedzi i cyny. I stwierdziłem, że zrobię to sam, poza odcinkiem. Także słuchajcie, tu nam nawet się przetapia. I zobaczcie, co tutaj nakopałem, bo przede wszystkim schowałem tutaj do skrzyni. Do skrzyni schowałem, słuchajcie, prawie 3 staki rudy cyny. Było troszeczkę więcej, ale już tam przepalarka chodziła. Oraz tyle miedzi nam się udało tutaj zebrać. Tutaj mamy pierwsze efekty, co się tutaj przetopiło. 7 cyny i 8 miedzi. Ej, w sumie spoko wynik. Także na razie to schowam. Nie, jeszcze nie schowam tutaj, bo słuchajcie, skoro tutaj rzeczy przeniosłem do tego miejsca, to co jest tutaj? Tutaj są nasze skrzyneczki, tu jest nasz magazyn, bo w końcu tutaj wszystko pomieściłem, co chciałem. Także mamy magazyn, słuchajcie, bez podłogi, bo ciul, ale jest, kurczę, nawet podpisałem tutaj wszystkie nasze skrzyneczki, znaczy nie wszystkie, tam gdzie jeszcze nic nie ma, to nie są podpisane, ale tam gdzie coś jest, to skrzyneczki są podpisane, także skóry mamy tutaj i są faktycznie skóry, są hajsy, tu są rzeczy, które sprzeda się handlarzowi, ewentualnie będzie się tradowało z handlarzem, także to jest, mamy tutaj pióra,
Ła, mopki mamy i mamy tutaj trole i te inne rzeczy. Żywica, trochę tego jest, także ma oddzielną skrzyneczkę. Surowce, czyli właśnie miedź oraz brąz. Ja tutaj schowam miedź obok cyny, bo to właśnie jak się zmiesza te dwie rzeczy, to brąz nam wyjdzie. Okej, węgiel, jedna sztuka, ale jest, dobra. Kamienie i flint, czyli kamienie i krzemień, wolę jakoś flint na to mówić. Trofea, tutaj mamy trofea. Stwierdziłem, że jak już mam taką skrzyneczkę, to trolle, jak zarąbię, to tutaj przyniosę i przyniosłem. Jedzonko, tutaj są sprawy jedzeniowe póki co. Roślinki tutaj również mamy. Starożytne nasiona, jeszcze troszeczkę mi brakuje na bossa, ale w jednej skrzyni gdzieś to tam ukryłem, także się przejdziemy. No i mamy drewno, tutaj akurat twarde drewno poleciało z czarnego lasu. No i rdzenie. Rdzenie tutaj są jak najbardziej, także taki tutaj mamy magazyn. No i dobra, schowałem tutaj itemki, ale mamy tutaj za mało węgla, żeby dalej nasza przepalara chodziła. Dobra, teraz dołożę, niech będzie cyna, niech sobie coś tutaj chodzi. No i ten. O, czekajcie, wait, bo tutaj jest jakiś węgiel. Tego dorzucę i jakiś węgiel był... Gdzieś tutaj. A, tu była skrzynia z węglem. Jedna sztuka, ale wiecie, zawsze coś tam pomoże przepalić, także niech sobie to leci. Ej, mam rozkminę, czy tutaj? Nie, tylko zwykłe drewno wchodzi, także tak jak trzeba będzie coś tutaj pościnać. Także no, tak to teraz wygląda. Szybkie creepsy, 6 minutek ponad. Ale nam tutaj wyszło i słuchajcie, jeszcze więcej pozbierałem tej ceny i tej miedzi, ale no trochę mało udźwigu a już chciałem bardzo nagrywać odcinek. Także słuchajcie, mamy 3 miejsca na mapie, 1, 2, 3, w tych 3 miejscach jest tylko i wyłącznie cyna, czyli sobie leciałem, do tego momentu ile zebrałem ceny, to schowałem tutaj do skrzyneczki, leciałem dalej, tutaj było trochę więcej, bo tutaj druga skrzynka już poszła z cyną i leciałem, aż do tego miejsca tutaj poleciała skrzynka numer 3. Tak poza tym jeszcze tutaj latałem, ale wszystko co stąd zbierałem, to zanosiłem już na miejsce, także zostały nam te 3 miejsca z cyną oraz kopałem miedź. W tych dwóch miejscach wykopałem miedź, jeszcze tutaj znalazłem miedź na mapie, to już akurat zgarnąłem do bazy, ale jeszcze z tych dwóch miejsc tutaj koło craftingu, jak jest skrzyneczka, to tutaj wszystko schowałem. Trzeba będzie tam się przebiec i tej miedzi troszeczkę nam tutaj zgarnąć, także opuszczam tam pinga, bo tam miedź dla nas czeka. Jak nam zabraknie cyny, to po cenę również tutaj skoczymy. Dobra, może bym coś zjadł. Tutaj są przeciwnicy. No, już niedługo, ale już będę was kurde klepał jak będę chciał, słuchajcie. Będziecie bici. Jeszcze bardziej jak teraz. Jak miecz sobie zrobię, to już po was, koledzy. Tak, tutaj gdzieś jeszcze drewno powinno leżeć. O, tutaj, bo ja sobie tak ścinałem, tak latałem, aż w końcu odpuściłem. Także, a w sumie nie, teraz... Teraz to się... Nie, najpierw weźmy pierwszą dawkę itemków z naszego miejsca, gdzie miedź była kopana. W ogóle jak przetyrałem te tereny. Jeszcze będę musiał się za miedzią właśnie porozglądać. Bo to tam, co przy okazji znalazłem, to wiecie, to było kopane. Dobra, tutaj dziursko, no naprawdę tego było. A, jest drewno, aha, nie zabierałem, widzicie? Jeszcze mnie tutaj czarownik szarłów tych atakował całych. Już też miałem tak, że już go nie zbierałem. Dobra, no, tu możemy schować w sumie. To też schowamy. Dobra, jak widzicie, tej miedzi z tych dwóch miejsc mam 3, 6, 9, 101, 101 miedzi, no. Biorę cały stack i już jestem przepełniony, widzicie? Dobra, 11 weszło. Czekajcie, muszę to jakoś odpowiednio poukładać. Dobra, mamy 18. Dołóżmy 5, dobra, weszło. Dajmy jeszcze 3. Jesteśmy przeciążeni. Dobra, a jak to schowam 2? Dalej mam przeciążenie, czyli 23 sztuki miedzi i mamy styk. Dobra. Ile drewna mogę skitrać? Dobra, 10, czyli 5 muszę odłożyć. Pyk, dobra, mamy idol. Trochę mało tego drewna. Ale no trzeba polatać niestety teraz. Jeśli chcę to mieć u siebie. Ale spoko, ja wam powiem, teraz dzięki temu, co ja tutaj mam, będziemy mieli cały ekwipunek, chyba cały. Jeśli dobrze liczę, to powinno mi na cały lepszy ekwipunek wystarczyć. A jak źle liczę, to jeszcze na jeszcze więcej.
Ale ten domek widać z daleka. Kurde, miałem domków nie robić tutaj. A się rozpędziliśmy z jakichś ruin, zrobiliśmy magazyn. Jeszcze domek powstał. Idolo, kurde. Idolo. A czym dalej, że tak powiem, w las? To będziemy mieli więcej fajnych rzeczy, które będziemy mogli zrobić w tym domku. Ale pewnie znając życie, patrząc na ten teren, że jest dosyć słaby tutaj, to się gdzieś przeniesiemy gdzieś indziej, ale tutaj zawsze taka baza tutaj zostanie i będzie fajnie. Dobra. Naprawmy sobie rzeczy. Okej, drewna tam kawałek złapałem, to sobie weźmiemy. Tak, jedna cena nam się zrobiła. O, już przeciążenie. Dobra, coś dorzućmy. Nie wiem, co się dorzuciło. Aha, prześmieci tylko mieliśmy. Chyba nie to miałem zabrać ze sobą. Dobra, schowajmy do surowców. Proszę bardzo. Może sobie skraftuję już z tego coś. Słuchajcie. Bo tutaj możemy brąz razy 5 kraftować. Także tworzymy. Jest, weszło. Weszło, idealnie. Dobra, jak mam 5 brązu, to ja sobie mogę zrobić jakiś pierwszy itemek. Pierwszy itemek, dobra, 5 brązu. Co tam jeszcze będzie potrzebne, jeśli będę chciał coś zrobić? Czekajcie, na przykład hełm, to trzeba skórę jelenia. Zbroja. Jak ta teraz zbrojka ta wygląda? Spodnie ze skóry trolla. Tunika. Tutaj mamy pancerz 6, a tu mamy pancerz 8. No tak troszeczkę coś da. A jak to właśnie z mieczem wygląda? O, tutaj mnie będzie najbardziej interesowało. Bo krzemienny topór na maksa ulepszony ma cięte 30 obrażeń, a ten ma 35. To w sumie za duże różnicy nie ma, jeśli chodzi o tak bez update'ów. Jak to właśnie wygląda z tarczą? O, 10 brązu, o kurde. Porąbane, tu 8 brązu na to. Dobra, to myślę, że sobie zbrojkę zrobimy. Najpierw to skoczmy tutaj po skóry. O, 2 sztuki, to, czyżby to było idealnie na tyle? Tak. Dobra, właśnie, nagolennice. Jak to nagolennice tutaj wyglądają? Pancerz 6, pancerz 8, aha, taka mała różnica tutaj. Ale wiecie, to zawsze możemy później ulepszyć, żeby to było jeszcze lepsze. I wtedy coś się dzieje. Jak to właśnie ten kaptur, powinien mieć mało pancerz, ale nie ma, jednak spoko. Dobra, no to ćwiekowana zbroja, tworzymy! Leci! No to słuchajcie, podmianka, gdzie tutaj mamy? Tunika, dobra, no to ćwiekowaną zbroję zakładam i myk! Wreszcie, kurde, coś lepszego. Nice. Dobra, przydałaby nam się skrzynka zbroje. Ze zbrojkami. Proszę bardzo, jakieś stare będę odkładał. Tak w razie, gdybym gdzieś tam zginął, a byłoby tam ostro, to się zawsze w coś starego mogę ubrać i przyjść. Ale kurde, już coraz lepiej to wygląda. Także fajnie. Kurde, chciałbym bardzo, żeby ten piecyk chodził. To skoczmy może po jakieś drewno. A kurde, myślałem, że tylko kaptur z trolla dawał mi skradanie. To widzę, że cały secik musi być. Powiecie, jak byłem cały w trolla ubrany, to miałem tryb skradania, czyli na przykład jak idę na kucaka, to mam takie skradanko, a tam miałem takie od razu. Dobra, trudno, będą mnie widzieć, ale to nic. Dobra, ścinamy to. Potrzebuję dużo wungla. Myk! Zarąbał! dawaj. Kolejne brzuski lecą. Właśnie, jak sobie zrobię toporek. Ej, to właśnie, to może toporek zrobię sobie z brązu, a nie miecz. Jak zrobię sobie toporek z brązu, to będę mógł brzuski ścinać. Tak teraz to widzicie, za twarde. Co tu troll robi? What the hell? Pierwszy raz trolla w tym miejscu widzę! Co tu się odegrało? Andrzej! O, no zarąbałem z ukrycia. Co mnie kamieniami rzucasz? Trollu! Headshot! Nie wiem dlaczego, ale jak powiedziałem headshot, to mi się przypomniało, że niektórzy potrafią powiedzieć, i to dosłownie, jak tam gadamy gdzieś tam na Discordach, czy wiecie, Potrafi ktoś dowalić tekstem headshot w kolano! I to wszyscy tak... What? Nie wiem, tak jakoś mi się przypomniało. Teraz, ale mówię, no true story. Niektórzy nie wiedzą, co to headshot.
Ja tak z tyłkami wleciało, to nie wiem, masakra. Coś mi kot rozrabia w pokoju, niedobrze. O, trolu, spadaj. Ej, właśnie. Bo tu najazdy trollów też są, tak mi dwa trole wlecą na bazę. Oh man. Będę potrzebował sobie jakieś mury zrobić, chociaż troll to na hita zgarnie. Myk. Napadnij, że wreszcie, ziomek. Pa, pyk. Hello. Gdzie ty z tą łapą? Halo, family friendly content. Nie, family friendly, nie. Zdecydowanie. Tam coś się rozwaliło. Zgarnąłem to drewno. Kawałek zgarnąłem. Dobra, robi nam się noc. Właściwie wiecie co, odkryłem w ustawieniach, że jak wyłączycie ambient occlusion, to jest jaśniej. Ale brzydziej. Ale na nockę do takie latanie to jest jak najbardziej dobra sprawa. A może ten troll się zrespił, bo chciał mi najazd zrobić, a byłem poza bazą i się najazd nie odpalił. No, to takie cwane byłoby. Cwane. Dawaj, ło, się ścięło, świat zapisany. Dzięki. Oj mi z tymi, kurde. Małymi drzewkami, halo, spadać. I tak nie urośniecie większe. Znam tę grę. Gram w to nie od dzisiaj. Dobra, 44. Daj mi to jeszcze, zetnę to. O, zetnę, okej. To chwilka dla staminy. Może mam jasność, po prostu jeszcze odpalę tutaj. Patrzcie jak jasno, kurde. Nice, 10 drewna. Easy, lecimy. Żebym nie zapomniał wyłączyć tego światła, bo będzie przyps. A ty co tu biegasz, Elonku, co? Właśnie miałem tych dzików unikać. Czy nie, żeby one mi jakiś problem tutaj sprawiały, żeby nie zarąbił czy coś, bo nie ma nawet takiej opcji. Jakoś tak, wiecie, można oswoić dziki. One tak stoją idealnie wręcz, żeby to ogarnąć. Dobra, o, troszeczkę węgla nam się tutaj zrobiło. Z tej strony węgiel. Dobra. Myk, idealnie, dobra. No to węgiel nam się będzie tutaj kminił, o! Czy drewna do czegoś potrzebowałem jeszcze tak w sumie? Chyba nie, to ja drewno na razie odkładam. Gdzie są hajsy? Tu są hajsy. Dawaj, hajsy odkładamy z trolla. Dobrze. Kolejna skóra z trolla. O właśnie, bo tutaj... A nie. Tutaj żywica. Myk, a gdzie były trofa? Tutaj była trofa. Dobra. Patrz, już mogę sobie dwóch troli powiesić. Dobra. O, właśnie, pokażę wam fajną rzecz. A nie pokażę, bo przecież węgla nie ma. God damn it. Nieważne, chciałem powiedzieć, że jak się kimnę w łóżku, to z rana tutaj wszystko już jest przetopione, bo czas leci dalej tak samo fajnie, jakbym w ogóle nie spał. I cały węgiel nam się tutaj przerobił w noc. To jest fajne. Dobra. Dołożę ile się da. 20, idealnie. I tutaj mamy 7 itemków, to już po prostu podokładam. Podokładam miedzi, bo mam mniej. Dobra. I niech się robi. Niech się robi. Węgiel tutaj na razie odłożę. Tę cenę mogę sobie zanieść. A w sumie wiecie co? Surowce, wait. Dam więcej drewna, niech się dalej przepala, kurde. Niech się przepala drewno, no kurde, na węgiel. O, idealnie. Czy to się psuje? Wait. Tak, to się psuje. Czemu to się psuje? Chyba gra nie ogarnia i to traktuje jako itemek, który jest w środku. I nie ma dachu i się psuje dlatego. Może. Dziwne to. Tak poza tym konstrukcja mega spoko. Tam tylko na górze jest parę rzeczy, które są tak właśnie... Są ciemniejsze, ale nie psują się tak, że jest dobrze. No, schody się jeszcze nie popsuły. Idealnie. No to co, no kurde, zostaje mi czekać teraz.
albo po prostu nie. Co tam czekać? Idziemy po miedź dalej. Kurde, to miałem robić. To się miało przepalać, a miałem biegać po miedź. Idealnie. Idealnie. Zjedzmy sobie. Ziomuś. Co za typ. Za drewno zebrałem w końcu tutaj po drodze, co leżało jakieś? Aha, to było do rozwalenia. Ja zebrałem tamto... Tamto ze... koło skrzynki. Dobra, okej. Rozumiem. No, dawaj. Full energii, biegniemy. Co mogę schować? Rzeczy, żeby szybciej biegać, wiadomo. Na dłużej mi stamina wystarczy. Dobra. Ja to w sumie mogę chyba rozwalić. Oto. Dalej będzie chyba działało, co nie? Tak. Okej. Okay. Fajnie. Dobra, czyli mogłem zabrać. Dobra, jeszcze jeden jako dużo, że będzie git. 21, bo mam drewno przy sobie. Okej. Okay. No to tyle. Lecimy. Adios. Dobra, będę miał tam łatwiejsze dojście, jak to by tą ściankę wywaliłem. Ale no, należało jej się. Nie wiem, czy mówiłem wcześniej, ale już dookoła, jak się będzie biegało dookoła mapy, to już cyny tutaj nie ma. Trzeba by lecieć na kolejne wyspy, jeśli będę chciał kolejną cynę. Tak fajnie. Wszystko zostało zrąbane. Takie rzeczy się działy. A i na dole mapy tutaj bliska jest inna wyspa, którą faktycznie łatwo można by dopłynąć. Ale jak zrobię sobie gwoździe z brązu, zobaczymy jeszcze ile itemów mi zostanie ze wszystkiego, to będę mógł lepszą łódź zrobić. Wiecie, nie taką, ale taką większą, taką już faktycznie łajbę, a nie tratwę. Tutaj chciałem. Dobra, chodźmy, weźmy itemy. Podrzucajmy, dobra, okej, okay, tego już nie mam. Tutaj zróbmy taką dorzutkę. Myk. Węgla oczywiście też podrzucamy na maksa, kurde. Dobrze. Bardzo dobrze. Jasność, zapomniałem, kurde. Mówiłem, że mam nie zapomnieć i zapomniałem. Dobra, trudno. Może to ogarnę w renderze. Nie no, na pewno ogarnę. Albo nie. God damn it. Tak, wy tego nawet nie zauważycie, że coś, oczywiście, jeśli nie zapomnę, to wy tego nie zauważycie, że coś w ogóle kminiłem z jasnością. Ale no. Po tej pauzie zapomniałem. Dobra. Chodźmy jeszcze tutaj w tripa. Tripa. Tak, ale będę musiał też w lesie do tego czarnego lasu tak na taką poważniejszą rozglądajkę, żeby zobaczyć, gdzie jest jeszcze miedź do wykopania. Żeby, wiecie, żeby przeorać tę wyspę na maksa. Wtedy już w sumie nie będę miał po co tu mieć bazy, tak naprawdę. Jak to już nic nie będzie oprócz czarnego lasu i potworów. Coś w tym jest, kurde. Pa, idą do mnie, idą, kurde. Się uwzięli na mnie, no. No i co ty chcesz ugrać, co? Co ty chcesz tu ugrać? Masz? Myk. No i co ty ugrałeś? Z koledzy twoi idą i tak, o kurde, ale z niego lamus. Uda mi się tyle wziąć? Tak, uda mi się, dobra. Myk. Ha! Idealnie, dobra. Zgarnięte. Ile mam jeszcze miejsca na 4 te? Idealnie. Zawsze to jakieś dwa itemy więcej. Jaki? Lecimy. Tak to właśnie w Valheimie wygląda, że trzeba latać. No wiem, no mógłbym zrobić tutaj wózek. No kurde, no nie wiem, czy bym dojechał, chociaż w sumie... Aż tak źle nie jest. Właśnie, mogę w ogóle ten wózek robić, czy nie? Bo się nad tym nie zastanawiałem w ogóle. O, co to jest? Kowadła. Kuźnia ulepszenie, trzeba będzie zrobić. Budowle, meble... Nie ma tego. Okej, okay, może później się odblokuje. Trzeba będzie tyle naparzać tutaj. Wezmę te itemy, żeby mieć podarku od razu. Dobra. Pora podrzucać.
Aha, kolejna dostawa, nice. Dobra, wyrzucone, tutaj też wyrzucimy. Kurde, dużo tego. Nice. Nice, nice, nice. Mieć sobie już zgarniemy. A, dobrze. Jest dużo węgla, jest impreza. Myk, surowce. Dobra, mamy piątkę. Dobra, to sobie może pójdę coś zrobię już. Pik. Co mogę zrobić? Brąz. Aha, brąz razy 5 to muszę mieć. Aha, więcej miedzi. Dobra, to na razie. To jeszcze nie robię w takim razie. Jeszcze za mało. Więcej miedzi potrzebujemy. Dobra, zamknijmy to. No i co, no kolejny trip, kurde. Nic innego teraz do roboty nie ma. Mówię, w kolejnym odcinku już tutaj wszystko poprzepalam. Znaczy, jak się będzie zaczynał, już będzie wszystko przepalone. Będę miał zrobioną zbrojkę. I zobaczę, co będzie można zrobić oczywiście po tym. Znaczy, jak na moje, to już trzeba będzie na bossa pójść, bo więcej nie odblokujemy rzeczy. Tutaj będę mógł jeszcze sobie, co prawda, troszeczkę ulepszyć tą zbrojkę, którą zdobędę. A dopiero, gdy pokonamy bossa, to dostaniemy jakieś tam kolejne ulepszenia i trzeba będzie lecieć dalej. Tak. No halo, stamina. Dobra, okej. 23 z tego, co pamiętam. Pyk, proszę bardzo. Myk, idealnie. Już tam pamięć, czekajcie. Ile to już teraz trzeba będzie przebiec? Raz, o, spoko. Dobra. No, jakże widzicie. Cały odcinek na kminieniu wyszedł i pokazałem, co tutaj trzeba kminić w międzyczasie. Grzybki, nie mam miejsca. Kurde, mogę sobie umiejętność użyć, jak tak biegam. Myk, proszę bardzo. Teraz mogę biegać dalej, o. Te niksy tu biegają, hałasują. Trochę jak równiny to wygląda teraz pod takim światłem. Okej. Okay. Dorzutka tutaj. Dorzutka tutaj. To zabieramy. Czemu się nic nie robi? A, bo to już się wszystko przejarało. God damn it. Rzucaj to. Kurde. A ja sobie chodzę i się cieszę. No, zrobi mi się wszystko w międzyczasie. Czy nic nie robiło? Masakra. Trzymaj wungla. I więcej wungla. Dobra, nice. Dobra, teraz już mi się zrobi. Wiecie co? Ja już zakończę, bo w sumie tylko tak biegam dookoła. Nic ciekawego poza tym się nie dzieje, a zresztą też nam się pół godziny nagrania zbliża, także na trasę wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Dzięki wielkie za to i do następnego. Na razie, cześć. Jojo!